Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Rosji Władimir Putin w dniu 29 lutego 2024 roku już po raz 19 wygłosił orędzie do Zgromadzenia Federalnego. W swojej przemowie trwającej nieco ponad dwie godziny poruszył wiele kwestii, zarówno dotyczących polityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej. Natomiast z punktu widzenia geopolitycznego kluczowe są te fragmenty, które odnoszą się do relacji z tak zwanym kolektywnym Zachodem, a zwłaszcza ten fragment, kiedy prezydent Rosji zagroził użyciem broni atomowej. W przypadku, gdyby doszło do, cytuję, interwencji przeciw Rosji. Koniec cytatu. No, niewątpliwie ten fragment orędzia Władimira Putina odnosi się do konferencji, która odbyła się w Paryżu w ostatni poniedziałek, dotyczącej pomocy Ukrainie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, chociażby z doniesień. Mediów greckich czy od samego premiera Słowacji Roberta Fico wiemy, że była tam dyskutowana kwestia wysłania żołnierzy konkretnych państw członkowskich właśnie. Tak zwanego kolektywnego zachodu. Wiemy z mediów greckich, że chodziło o pięć państw Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę i Wielką Brytanię. Póki co na szczęście nie doszło do takiego wysłania, ale wiemy, że ta atmosfera prowojenna w tych pięciu państwach jest takim trendem narastającym i niewątpliwie tutaj. Ten fragment wypowiedzi Władimira Putina odnosi się do tego typu planów. Czy należy tego typu groźbę użycia broni jądrowej traktować poważnie? Moim zdaniem, zdecydowanie tak. Doskonale wiemy, że spora część informacji, które miały istotne znaczenie dla. Rozpoczęcia działań zbrojnych przez Federację Rosyjską 24 lutego 2022 roku była nieznana opinii publicznej. Te informacje docierają do nas z dużym opóźnieniem, chociażby 25 lutego bieżącego roku. Dziennik New York Times, co zresztą relacjonowałem, w podcaście geopolitycznym przedstawił właśnie te nieznane fakty, jakimi było stworzenie aż 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy przez brytyjską służbę wywiadowczą MI6 i amerykańską centralną agencję wywiadowczą CIA. To niewątpliwie miało ogromne znaczenie, jeśli chodzi o rozpoczęcie tych działań zbrojnych. O których zadecydował Władimir Putin. Oczywiście ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam tych, tej, tej decyzji i tych, tych działań zbrojnych i tego, co się dzieje, na, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że opinia publiczna o wielu kwestiach nie wiedziała i warto zadać sobie pytanie rozważyć takie alternatywne scenariusze. Co by było, gdyby na przykład to Federacja Rosyjska rozmieściła 12 baz wywiadowczych wspólnie z Chinami w Meksyku? Albo w Kanadzie, jak zachowałyby się Stany Zjednoczone. Myślę, że to jest taka dobra geopolityczna gimnastyka, gimnastyka umysłowa. Natomiast jeżeli chodzi o samo orędzie Władimira Putina i te wątki pozostałe geopolityczne, to myślę, że powtórzył dokładnie to. Co mówił na przykład w wywiadzie z Takerem Carlsonem, czyli kwestia, że przedstawił tę optykę rosyjską, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, mówił o obronie ludności Donba żyjących w Donbasie, w Noworosji, czyli odniósł się jakby do łamania praw tej ludności, jeśli chodzi o na przykład omówienie w ojczystym języku, czyli w języku, w języku rosyjskim, i tak dalej, i tak dalej. Co bardzo interesujące odniósł się także do kwestii osłabiania Rosji. No wiemy, że jakby tajemnicą Poliszynela jest, że te działania państw anglosaskich Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych mają na, cele, na celu wykorzystanie zderzaków strategicznych leżących na tak zwanej wschodniej flance NATO. Mówi się bardzo często o tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątce, jako tej flance NATO na wschodzie, w celu osłabienia, w celu osłabienia Rosji. To jest ten element, do którego, do którego Putin się odniósł. Oczywiście w kontekście także wyborów prezydenckich, które, które odbędą się w Rosji 17. Marca. Ten system polityczny, który panuje w Rosji, Władimir Putin nazwał filarem suwerenności. To oczywiście w żaden sposób nie, nie dziwi, natomiast jest interesujące, że odniósł się do tych prób, właśnie osłabiania Rosji, jako do. Tworzenia takiej przestrzeni dla sił, no można powiedzieć, ponadnarodowych, które chciałyby zagospodarować tę przestrzeń, którą, którą zajmuje Rosja. To jest bardzo interesujące. Mówił tutaj, że Zachód, ten kolektywny Zachód pod egidą Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tej frakcji, która obecnie rządzi w Stanach Zjednoczonych, nie potrzebuje silnej Rosji, tylko takiej zależnej przestrzeni. Użył tego określenia zależna i zagrożona przestrzeń. No To jest jakby oczywista sprawa, że odniósł się tutaj do różnego rodzaju korporacji ponadnarodowych, do różnego rodzaju. Takich zabiegów mających na celu uczynienie Rosji takim bezwolnym, wręcz upadłym państwem, które, gdzie ponadnarodowe korporacje, będą mogły sobie realizować swoje, swoje interesy. Mówił tutaj wprost prezydent Putin, że zachodnie rządy chciałyby uczynić z Rosją to samo, co uczyniły z wieloma regionami świata. Zresztą widzimy po chociażby krajach Magrebu, co, co Amerykanie zrobili, jeżeli chodzi o... No widzimy, jak, jak wygląda dzisiaj kondycja Libii prawda, czy, czy, czy Syrii po próbach no, zrobienia tak zwanej arabskiej wiosny. No i Generalnie tutaj Prezydent Putin odniósł się do tego wprost o kolorowych, o kolorowych rewolucjach nie mówił, no ale gdzieś też między wierszami można było wyczytać, że ten przykład Ukrainy w kontekście ingerencji Zachodu też był w, w taki sposób podawany. No, też wiemy z dziennika amerykańskiego New York Times, że. Zachód wyłożył niezwykle duże pieniądze na to, aby destabilizować sytuację na Ukrainie, aby nastawiać Ukrainę przeciwko Rosji i tak dalej, i tak dalej. No, podporządkowywać ją wywiadowczo, to już o tym powiedziałem. Kwestia tego, co się wydarzyło na przełomie 2013 i 2014 roku próba destabilizacji politycznej zakończona, niestety, powodzeniem i obaleniem legalnie urzędującego. Prezydenta, no, tego typu działania nie mają nic wspólnego oczywiście z demokracją czy z krzewieniem praw człowieka, o czym tak szeroko rozpisują się niektórzy zachodni intelektualiści, no ale to jest, to jest rzeczywiście coś idącego absolutnie na przekór tego typu, tego typu wartościom czy tego typu ideałom. I oczywiście też warto podkreślić, że prezydent Rosji mówił o stabilności strategicznej. Ten, to, to pojęcie dosyć często występuje obecnie, jeśli chodzi o dialog amerykańsko-rosyjski i też o no, narrację strategiczną. Tu jest kwestia powrotu właściwie do tego, o czym mówił Sergii Ławrow 17 grudnia 2021 roku, a mianowicie o stworzeniu takiej stabilności strategicznej, która uwzględniałaby interesy wszystkich państw, czyli byłaby no, no nie byłaby taką nie byłaby strategią ekskluzywną, która wyłącza tych, którzy się nie podobają jakiemuś mocarstwu, czy w tym przypadku Stanom Zjednoczonym, ale byłaby taką, tak, ta, taką stabilnością strategiczną, która uwzględnia kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym wszystkich państw tworzących tę wspólnotę międzynarodową. I to jest to, co rzeczywiście było bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, o to przemówienie, należy także podkreślić, że Władimir Putin poruszył kwestie wewnętrzne, ale one miały również bardzo istotny wydźwięk geopolityczny. No bo jeżeli mówimy o suwerenności kulturowej, jeżeli mówimy o geopolityce, w takim znaczeniu kulturowym, no to tutaj zdecydowanie tych wątków nie zabrakło. Władimir Putin zapewniał, że rząd rosyjski stoi murem za wartościami tradycyjnymi, za tradycyjną rodziną że i tak dalej. W tym, w, tym, w tym duchu jakby przedstawiał Rosję jako taki kontrapunkt dla tych trendów takich liberalno-obyczajowych, które dominują obecnie, obecnie na Zachodzie. To jest coś, co oczywiście Władimir Putin powtarza bardzo, bardzo często. Także, reasumując to orędzie do Zgromadzenia Federalnego, nie było właściwie nic nowego. Powtórzył Władimir Putin te, te tezy. Które, z których, które podtrzymuje, jeżeli chodzi o narrację strategiczną, natomiast to ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o czas wypowiadania tych, tych słów. No myślę, że po 24 lutego 2022 roku nikt nie, nie może zlekceważyć tego typu słów mówiących o użyciu także broni jądrowej, czy w ogóle o użyciu sił, siły zbrojnej, w tym oczywiście broni jądrowej. Nikt nie ma takiego prawa, aby lekceważyć to zakładając, zakładając tutaj odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe, no a niestety, szanowni państwo, spotykamy się z bardzo nieodpowiedzialnymi wypowiedziami. Ty, o tych szeregu tych wypowiedzi z ostatnich, z ostatnich dni już mówiłem w podcaście geopolitycznym, no ale pojawiają się kolejne, pojawiają się kolejne i tutaj i tutaj no niewątpliwie warto, warto zacytować tę jedną chociażby z takich wypowiedzi, która jest moim zdaniem kompletnie nieodpowiedzialna i. I idzie absolutnie w poprzek tego polskiego interesu, polskiego interesu narodowego. To jest wypowiedź byłego dowódcy gromu, generała Romana Polko, który, który w wywiadzie wypowiedzi dla polskiej agencji prasowej powiedział cytuję, to czarny scenariusz, ale musimy być gotowi do użycia wojsk lądowych na Ukrainie. Nie wiem, czy Generał Polko zdaje sobie sprawę. Myślę, że zdaje sobie sprawę jako doświadczony doświadczony oficer. Wie o tym, że Rosja posiada broń jądrową, że jest skłonna jej użyć. Nie wiem, czy daje sobie sprawę, jakby z konsekwencji swoich słów, bo ze skutków ewentualnego użycia wojsk lądowych na Ukrainie, wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, musi sobie zdawać sprawę jako, tak jak powiedziałem, doświadczony oficer. Wie doskonale, że będzie to groziło odwetem rakietowym, odwetem rakietowym Federacji Rosyjskiej na Polskę. Odwetem rakietowym konwencjonalnym, a kto wie, czy nie odwetem atomowym. To jest. Absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym widzów mojego kanału, słuchaczy podcastu geopolitycznego nie muszę o tym przekonywać, że Polska jest kompletnie nieprzygotowana do żadnej wojny konwencjonalnej, a już zwłaszcza do, a do wojny atomowej to już zwłaszcza. Już nawet nie chcę nawet rozwijać tematu, że Polska nie ma odpowiedniej liczby schronów, i tak dalej. Zresztą sama wizja wojny atomowej i udziału w niej w Polsce powinna być absolutną abstrakcją. Natomiast no, niestety pojawiają się w przestrzeni publicznej tego typu nieodpowiedzialne wypowiedzi, które przeczą prawidłom geopolityki, które przeczą żywotnym interesom państwa polskiego i żywotnym interesom narodu polskiego. Musimy pamiętać i powtarzać za każdym razem: wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.